Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Po godzinach. Dzisiejszym gościem jest Joanna Drabik. Siema, Aśka jestem. Siema. Jeszcze trochę? Nie, w ogóle. W ogóle. Czekaj, to już nagrywamy? Pyszna ta kawa, prawda? Przepyszna. A się spotkaliśmy tak przy kawie, mam do ciebie parę pytań. Tutaj kibice zadali, chcieliby co nieco o tobie wiedzieć, bo ty taka cicha, skromna osoba jesteś. Pozwól, że zadam ci pytanie pierwsze. Powiedziałam się super. Na Mistrzostwach Świata w meczu z Angolą mocno oberwałaś od jednej z rywalek. Co wtedy czułaś, poza ogromnym bólem oczywiście? Chciałaś jej oddać może? W zasadzie nic. Zalałam się krwią i to był chyba jedyny moment, w którym o niczym nie myślałam, tylko o tym, żeby jak najszybciej zejść z boiska i pojechać do szpitala, sprawdzić, czy nas nie jest złamane. Ale pamiętasz tą całą sytuację? Nie, nie, że coś ci w głowie się przyciwiło? O, Asiu, tu jest świetne pytanie, muszę przyznać. Kto jest najlepszym trenerem w Polsce? Oczywiście. I dlaczego jest to Robert Lis? Oczywiście, pytanie tak. Odpowiedź została powiedziana. Jest na pewno. Podpisujesz się pod tym? Jak najbardziej. No. Nie będę mówiła o nim samych dobrych rzeczy. Jest dobry. Dobry trener? Jest dobrym trenerem. Na pewno bardzo fajnie nas przygotował do tego sezonu. Przede wszystkim zwraca uwagę na szczegóły i wprowadził wiele zasad. Trzyma się tego i wydaje mi się, że to jest klucz do dobrego wyniku w tym sezonie. Dyscyplina na treningu? To jest chyba podstawa wśród kobiet. Na treningu? Nie tylko na treningu. Asiu, czy próbowałaś kiedyś grać na innej pozycji niż obrotowa? I dlaczego ci to nie wychodziło? Tak, próbowałam na rozegraniu, ale pewnie ze względu na moją masę przynieśli mnie na koło. No bo ty jesteś zmasowana. Ja mam pytanie osobiste. Ile ważysz? 80 kg. Przepraszam, 81 kg, ale trener Robert Lis chce, żebym ważyła 80. Dobra, czyli kilogram. Pracuję nad tym. Dokładnie. Asiu, od jakiego klubu na pewno byś nie przyjęła propozycji podpisania kontraktu? I nie dodam dalej, ale powiedz sama. Ciężko powiedzieć, na pewno wszyscy myślą, że padnie tutaj klub Zagłębie Lubin, bo to z nim odwieczne walki toczymy. Natomiast nie, chyba nie ma takiego klubu, w którym bym nie podpisała kontraktu i w którym mi czymkolwiek zawinił. Na pewno bardzo bym chciała wrócić do Kielc kiedyś w przyszłości. Do rodzinnego miasta? Tak. Jestem związana emocjonalnie bardzo mocno z drużyną z Kielc. Tam zaczynałam swoją przygodę z piłką ręczną i to właśnie tam bym chciała zakończyć swoją karierę. Tam postrzeli twój talent. Zaczynamy rundę drugą. Asiu, przeszłaś pierwszy etap, gratuluję, awansowałaś. Dziękuję. Do następnego etapu. Akcja. Zaczynamy. Opisując przed sezonem swoją nową drużynę, Kinga Achrup nazwała cię żartobliwie Januszem. Skąd to się wzięło? Z WhatsAppa. Albo nie, z Vibera chyba. Nie miałam włączonego Wi-Fi i nie działała moja aplikacja. Ja poprosiłam Monikę Kobylińską, żeby wysłała wiadomość. Żeby nikt się nie zorientował, wpisała po prostu kropkę i czekałam, czy ta wiadomość do mnie dotrze. Niestety Kinga Achrup czujnym okiem wypatrzyła i tym sposobem nazwała mnie polskim Januszem, nosaczem. Aśka, z którą z dziewczyn z drużyny się najbardziej przyjaźnisz i dlaczego jest to Syla? Dlaczego zawsze odpowiadacie dzisiaj do mnie? Bo nie rozumiem. Każde nie pytanie wiem. Jest z odpowiedzią. Ogólnie nie wiem, po co układam tutaj, te pytania? Nie wiem, po co cię tutaj zaprosiłam. Ja właśnie nie wiem. Wszystko ja kochani, nie mogę wam wszystko o niej powiedzieć. Te pytania, jeśli chcecie, a w ogóle jak macie więcej pytań, dzwońcie, ja wam wszystko o niej opowiem. Tak, jest to faktycznie Sylwia Matuszczyk. Znamy się od tak długiego czasu i pomimo odległości, jaka nas jak blisko wiele lat dzieliła, nie tak blisko jak przewiduję, że jesteśmy tylko przyjaciółkami. Aczkolwiek nie ukrywam, że bardzo bliskimi. Mamy swoich partnerów, także w zupełności jest to czysta przyjaźń. Krążą plotki, że w wolnym czasie lubisz, uwaga, rąbać drewno siekierą. Czy to prawda? Ale rzeczywiście, jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, jestem z wioski i drewno nie jest mi obce. Faktycznie mamy firmę leśną i na tym polega nasza praca. Jak najbardziej lubię rąbać drewno. Jak jeździsz do domu, pomagasz zawsze? Tak, czerpię z tego przyjemność. Tak w ramach treningu? Tak, to jest moje odskoczenie przede wszystkim od sportu, od piłki ręcznej.
od Lublina. Asiu, teraz proszę Cię bardzo o skupienie, jak to mówi nasza Gosia Rola. Pozdrawiamy Gosię. Pozdrawiamy Gosiu. Skup się. Aśka, skup się, tak? Opisz prowadzącą ten program w trzech słowach. Inteligentna, piękna, niepowtarzalna. I kochana, ostatnie pytanie w tej rundzie. Potem będzie punktacja, zobaczymy, czy przeszłaś do następnego etapu, tak? Lubię takie gry. Stresujesz się delikatnie, wiadomo, czy następny etap jest przed tobą. Tak, faktycznie, dłonie mam delikatnie wilgotne. No, trochę ci się spociły. Asiu, gdybyś nie uprawiała sportu, w jakim zawodzie byś się widziała? Bardzo chciałam wstąpić do wojska i zostać żołnierzem. Myślałam, że powiesz o to za kurde. Wycofam się. Tak. A wiesz, o czym ja pomyślałam, żebyś rąbała to drewno? Godzina, tak. Ty wstąpiłabyś do wojska. Dlaczego do wojska? Ponieważ od najmłodszych lat. Ale z taką masą nie przejdziesz testu. Mam już szefę. Załapałaś się, co prawda ledwo, ale załapałaś się. Asiu, runda trzecia. Nie wiem, czy oglądałaś. Wolna Amerykanka, czyli szybka odpowiedź na moje pytania. Świetnie, podoba mi się. Nawet bez chwili zastanowienia możesz nie myśleć w ogóle. To nie będzie trudne. A tak wiem, dla ciebie. Piłka nożna czy koszykówka? Piłka nożna. Łamiesz. Nie. Lubisz kosza? Tak, czasami tak, najbardziej, ale nie jestem tak związana z piłką nożną. Klub czy pub? Klub? Tu nie kłamiesz. Kto lepszy? Wistal czy Zagłębie? Wistal. Kino polskie czy zagraniczne? Polskie, jestem patriotką. Skup się znowu. Disco polo czy heavy metal? Disco polo. Bardzo dobrze. Ulubiona bajka z dzieciństwa? Lisek Hedrusek. Piwo z koleżankami czy z kolegami? Z koleżankami oczywiście, z drużyną. Dziękuję. Jak to również mówią inne koleżanki z naszej drużyny, teraz szczerze. Podobało ci się? Całkiem nie. Troszkę byłaś zestresowana? Na pewno, jak przed każdym nagraniem. A ja tak się widziałaś, żebym się stresowała? Nie, wydaje mi się, że w drugim odcinku wypadniesz dużo lepiej. O, dziękuję. Radzę sobie, czyli? Jak najbardziej. Asiu, dziękuję ci bardzo. Nie będę mówić na głos. Było zdecydowanie dobrze, myślę. I dawaj buziaka.